blady świt, warknęły groźnie samochody. Wszystko gotowe, więc ruszyły eszelony. Do ciężarówki wsiadł oficer jeszcze młody. Czerwony oto i niebieskie miał pagony. Ziemia okryta była jeszcze mgieł całunem. Tumanem w niebo wzbiły się kropelki rosy. W skórzanej teczce niósł oficer dekret diabła. Krwią zapisane nieuchronne ludzkie losy. Stacja Gniezdowo, jak daleko stąd do Gniezna? Nikt nie rozumie, po co tylu nas zwieziono. Nikt w takim miejscu swego losu nie rozezna. Ale nareszcie znaleźliśmy się za zoną. I nawet siedząc na przyczepach ciężarówek, nie domyślali się, że w pierwszym samochodzie obok kierowcy z błękitnymi wyłogami pięcioramienna śmierć czaiła się jak złodziej. Dłonie związane drutem kolczastym, worek na głowę, huk i mrok, ciemność, a po ciemności światłość. W dolinę grobu krok i nagle wszystko się zrobiło takie jasne. Nad wielkim dołem stanął Chrystus zmartwychwstały. W objęcia ich chwytała litościwa matka. Drogą krzyżową prowadziła ich do chwały. I przebrzmiał huk, kwietniowy ranek padł bez skargi. Z dziurawej czaszki wypłynęły ból i gniew. Zapłakał wiatr, ucichło wszystko, tylko drzewa, jak włoskie maki, będą pić żołnierską krew.